Ogólnie porzucenie pizzy to jest jedna rzecz, każdy może porzucić, bo to jest fajne, to jest zabawa. Jak każda praca, jak coś trochę się nie pobawisz, to się nie podoba, nie? Zależy oczywiście, kto to robi i kiedy to robi. We Włoszech bardzo dużo pizzerii są prowadzone przez rodzina. Tata, syn, mama. Ogólnie jest tak, mama na kasie, bo syn lepiej nie zostawić. Tata kręci, bo wielu lat pracuje dlatego, a syn kontakt z ludźmi i on kontaktuje bardziej ludźmi. Dlatego jak ojciec jest na robienie pizzy, ojciec ogólnie ma swój wiek. On mu nie interesuje, robi show, bawi się. On interesuje, robi swoją robotę. Dobra pizza, smaczna i dlatego we Włoszech bardziej kręcą na stół. Na robienie ciasto, czego co trzeba bardzo uważać, jest po pierwsze dobra mąka. Mąka musi być trwała. W mąkę każde reguły, każda konstrukcja mąki w środku jest taka formuła, która się nazywa W. Okay? To jest wytrzymałość mąki. Czym bardziej ta mąka jest wytrzymała, tym bardziej ta pizza będzie smaczniejsza, lżejsza. Bo tego, co jest ważne w pizza, pizza jest za chleb. Ona musi spokojnie fermentować. Jak my robimy za szybko, ciasto jest niefermentowane, ta pizza się robi ciężka i zostanie w żołądku. Czasami się zje, jak się idzie, się zje pizza, pierwsze pół godziny jesteś zadowolony, a po 2 godziny czujesz trochę ten kwas w żołądku, bo pizza była niefermentowana. Okay? A pizza po drugiej stronie też nie musi być za bardzo fermentowana, bo jak jest za bardzo, potem czuć te wszystkie smaki odrożu. Dlatego akurat jest, trzeba bardzo wymierzać siła mąki do czas fermentowania. Na robienie dobre ciasto do pizzy to jest potrzebna mąka, woda, olej, sól i delikatny cukru, który on tak troszeczkę przebija. Ale ogólnie to są jedyne składniki, które są potrzebne na robienie dobrej pizzy.